szkole. Miłego dnia. Uwaga! Systemy halonowe aktywne. Wstęp wzbroniony. Raport medyczny 16-8, 2 listopada 2145 roku. Pacjent 0432, szeregowy Stevenson z korpusu pancernego światło mroku UAC, zmarł wczoraj o 15.43. Szeregowy Jenson cierpiał na urojenia paranoidalne i w pełni rozwiniętą demencję. Leczenie się nie powiodło. Pierwsze badania psychiatryczne wykazały tylko łagodną psychozę, bez zaburzeń mowy, funkcji motorycznych i myślenia. Stwierdzono wyłącznie objawy paranoi. Komentarz. Badanie G8A. Szeregowy Steve Jenson. 18 października.
Dziennik audio kierownika medycznego Petera Raleya. 1 listopada 2145 roku. Pacjent 0432, szeregowy Steve Jensen z Korpusu Pancernego Światłobroku UAC zmarł dziś o 15.43 na skutek samobójczego postrzału. Stało się to około 110 godzin po jego powrocie z misji ekspedycyjnej. Szeregowy Jensen cierpiał na paranoidalne urojenia i na w pełni rozwiniętą demencję. Leczenie nie przyniosło skutku. Był ostatnim żyjącym członkiem swojej jednostki. Czwórka innych, która także powróciła z szeregowym Jensenem, zmarła tuż po zakończeniu misji, na skutek ran odniesionych w jej trakcie. Przed śmiercią szeregowy Jensen krzyczał po angielsku i w kilku innych językach. Coś o hordach demonów pożerających nasze dusze. Później odkryliśmy, że krzyczał także po aramejsku. Ze względów bezpieczeństwa część broni schowałem w moim biurze. Raport medyczny 16-8, 2 listopada 2145 roku. Pacjent 0432, szeregowy Steve Jensen z Korpusu Pancernego Światłomroku UAC, zmarł wczoraj o 15.43. Szeregowy Jensen cierpiał na urojenia paranoidalne i w pełni rozwiniętą demencję. Leczenie się nie powiodło. Pierwsze badania psychiatryczne wykazały tylko łagodną psychozę, bez zaburzeń mowy, funkcji motorycznych i myślenia. Stwierdzono wyłącznie objawy paranoi. Komentarz. Badanie G8A. Szeregowy Steve Jensen. 18 października 2145 roku. Matthew Hooper, psycholog UAC badający Steve'a Jensona, mężczyznę lat 27. Powiedz mi... Nie chcę rozmawiać. Jestem tu, by ci pomóc, Steve. Próbowałem rozmawiać. Myślał, że oszalałem. Oni i twoi koledzy nie są lekarzami. Pozwól, że ci pomogę. Pomóc? Nic nam nie pomoże. Poprzednie sesje przeprowadzone w czasie ostatnich 72 godzin wykazały szybko postępującą degradację władz fizycznych i umysłowych. Zachowanie nie mieściło się w żadnym ze znanych wzorców. Pacjent rzadko reagował. W czasie badania musiano go obezwładnić. Komentarz. Badanie H3-2. Szeregowy Steve Jensen. Powiedz mi... Chcę tego widzieć. Nie chcę czuć. Wkrótce tu będą. Wkrótce zobaczysz. Możesz powiedzieć, co widzisz? Steve! Pacjent nie reaguje. Przerywam badanie.
dziennik Audiophila Wilsona, technika medycznego, Laboratoria Delta, 20 października 2145 roku. Dziś obserwowałem trzeci test teleportera w ciągu 3 tygodni mojego pobytu tutaj. Coraz trudniej znaleźć ochotników i nie trudno przestać. Wszyscy wracają, chrzeszcząc jak szaleni w demonach i jeziorach krwi, prawdziwym ogniu i siarce. Z początku nie zwracałem na to uwagi, po prostu robiłem swoje. Ale ostatnio był to Robert Clayton. Poznałem go w pierwszym dniu pobytu. Potrafi gryźć kamienie i wypluwać żwir, prawdziwy twardziel. Konieczność podania mu środków uspokajających i wleczenie jego śliniącego się ciała do izolatki wytrąciło mnie z równowagi. Gdy tylko będę mógł, złożę podanie o przeniesienie. Medyczny 16-8, 2 listopada 2145 roku. Pacjent.
Świetnie. Dzięki temu teleporter znów będzie działał. Nie masz zbyt wiele czasu. Musisz teleportować się na drugą stronę komory więziennej. To jedyna droga przez tę część kompleksu. Idź do komory i uruchom sekwencję w maszynie. Ja zajmę się resztą. Nie idę z tobą. Odkażanie rozpoczęte. Odkażanie zakończone. Miłego dnia. Systemy uruchomione. Teleportacja rozpocznie się za 3 minuty.